Eucharistesas, dzięki uczyniwszy w naszym tłumaczeniu, w naszym wydaniu liturgicznym, odmówiwszy dziękczynienie. Eu po grecku to dobrze, charis to łaska, wdzięczność, łaskawość. Czyli możemy przetłumaczyć słowo Eucharistesas jako czynić łaskę, czynić dobrze. Już trzy dni trwamy na czuwaniu przy Jezusie i Jego Słowie. To my jesteśmy tym ludem, my jesteśmy tym tłumem chromych, ułomnych, niewidomych i niemych, którzy są przy Jezusie. Mamy świadomość bycia sparaliżowanym, mamy też świadomość bycia powołanym, zaproszonym do tego, żeby pójść za Chrystusem teraz, nie jutro, ale dziś. I jesteśmy przy Chrystusie już ten trzeci dzień adwentowy. I dzisiaj nie tylko słuchamy tego, co mówi Jezus, jego nauczania, ale przede wszystkim patrzymy na niego. A Jezus patrzy na nas i widzi te nasze głody. Wprost mówi: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. W tym wypadku Chrystus widzi nasz głód fizyczny, ale jego wzrok sięga dalej i głębiej i widzi ten nasz głód duchowy. Głód Boga. Ale ten głód nieuświadomiony, my uświadamiamy sobie te nasze głody akceptacji, pocieszenia, umocnienia. Różne rzeczy robimy, żeby być zaakceptowanym, żeby być pokochanym, żebym ten mój głód w jakiś sposób zaspokoił. Chrystus chce zaspokoić ten głód najpierw swoim słowem, przede wszystkim swoją miłością, a teraz w taki bardzo prosty sposób chce zaspokoić mój głód fizyczny. Patrząc na ten znękany tłum, dlatego mówi do swoich uczniów, aby oni dali jeść, ale ma świadomość, że uczniowie nie mają z czego dać. Mają niewiele. Mają niewiele, czyli te siedem, siedem chlebów i kilka rybek. Cóż to jest dla tak wielu? Ale to niewiele wystarczy Chrystusowi. W jego rękach, a przede wszystkim po jego modlitwie, po jego dziękczynieniu. Bo Chrystus odmawia dziękczynienie Eucharistesas. Nie tylko prosi, ale to dziękczynienie. On już wie, jak dobry jest Ojciec. On już wie, że Ojciec przygotował na to miejsce, na to wydarzenie i dla tych ludzi coś wyjątkowego. Dlatego składa dzięki. Odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie tłumom i jedli wszyscy dosyta. Dziś jesteśmy zaproszeni do tego, żeby składać dzięki. Wydaje się, że może nie mamy za co składać dzięki. Prosić? Tak, tych próśb mamy wiele. Ale dzisiaj widzimy moc dziękczynienia, moc tego słowa. Słowa, które kieruje nas ku temu, żebyśmy zobaczyli, jak dobry jest Bóg i że ten dobry duch, dobry Bóg daje nieustannie nam tutaj dary. Dziękczynienie należy do istoty naszej wiary. Ono powinno być punktem wyjścia każdej modlitwy. Ono wypływa z tego przekonania, naszego głębokiego, wewnętrznego przekonania, że wszystko pochodzi od Boga oraz że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. I dzisiaj widzimy, jak to dobro się pomnaża. Jest siedem chlebów, a na końcu mamy siedem koszów. Kto ma, temu będzie to dane. Pomnaża się, rozmnaża się. Dlatego Paweł tak często czy to w liście do Efezjan mówi: Dziękujcie zawsze, za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy w liście do Tesaloniczan mówi: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest wola Boża? Modlitwujcie, Ojcze nasz, mówimy: Bądź wola Twoja. No ale co to znaczy Twoja wola? Pytamy się: Panie Boże, jaka jest Twoja wola względem mnie? Paweł dzisiaj mówi: W każdym położeniu dziękujcie. I Chrystus to dziękczynienie, nie, te dzięki składa Ojcu. Niech ten dzień upłynie nam pod szyldem dziękczynienia. Niech ten dzień taki dzisiaj będzie, abyśmy potrafili dziękować, abyśmy potrafili te dzięki składać, abyśmy potrafili zobaczyć, jak dobry i hojny jest Bóg. Abyśmy zobaczyli, że te nasze modlitwy, praktyki religijne to nie są kolejne obowiązki że teraz więcej w Adwencie muszę. Na pewno będzie więcej pracy, więcej sprzątania, więcej zakupów, więcej nerwów. Żeby mieć parę dni wolnego, będziemy musieli więcej pracować. Wydaje się, że w tym adwencie jest więcej do zrobienia. Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że jest więcej darów, które otrzymaliśmy. A wszystko, co robimy, robimy po to, żeby zobaczyć hojność Boga. Eucharistesas, dzięki uczyniwszy, zróbmy tak dzisiaj. Uczyńmy to wielkie dziękczynienie dla Boga i dla Jego darów, mając świadomość, że siedem chlebów przemienia się w siedem koszów, mając świadomość, że kto ma, temu będzie dodane.